Cześć, z tej strony Andrzej. W tym odcinku chcę wam pokazać, jak działa w ogóle zasada, na czym działa w ogóle zasada kołka rozporowego. Tutaj mam opakowanie kołków rozporowych. Weźmy sobie na przykład taki. Jeżeli będziecie chcieli na przykład zawiesić coś na swojej ścianie, czy to będzie na przykład coś, uchwyt do telewizora, coś ciężkiego, zawsze pamiętajcie, że musicie dobrać długość kołka oraz odpowiedni kołek do materiału, czyli na przykład kołki do betonu mogą być na przykład metalowe lub specjalnie zrobione do betonu, niż na przykład kołki do karton gipsu, więc zawsze spytajcie się, upewnijcie się w sklepie, że kupujecie odpowiedni kołek do odpowiedniego ciężaru oraz do odpowiedniego materiału. Więc ja wam pokażę dzisiaj na przykładzie, jak wygląda zasada działania kołka. Wyobraźmy sobie, że wierciliśmy dziurę wiertarką na długość tego kołka. I teraz ja tutaj przytrzymam jedną część. I teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje, jeżeli będę wkręcał. Dlaczego ta nazwa, dlaczego kołki te nazywają się kołkami rozporowymi? Więc wkręcamy. I teraz widzicie. I teraz zwróćcie uwagę. Wkręciłem i teraz tutaj ten kołek się, ten tutaj ta śruba rozparła te listki i one się w ten sposób łapią tą ścianę. I tutaj mamy wkręcony i coś możemy sobie powiesić. Więc widzicie, dlatego ktoś nazwał to kołkami rozporowymi, ponieważ ich zasada polega na takim rozwieraniu. Więc tak jak mówię, chciałem wam to dzisiaj pokazać, ponieważ dostałem wiele zapytań na temat od ludzi, którzy nie znają się na majsterkowaniu, czy to chcieliby się nauczyć coś robić samemu w domu, więc no tak wygląda zasada działania kołka rozporowego. Więc to wszystko, do usłyszenia, trzymajcie się, hej.